Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny filmik. Słuchajcie, mianowicie nowy nabytek, ale zanim przejdziemy do tego nowego nabytku, tutaj chciałem Wam przypomnieć jeszcze karty z Ursusów, tutaj z prototypowych maszyn, które tutaj były przejmowane, bo też produkowane przez polskie zakłady prototypów, jak również importowane z Danii. Tutaj mam akurat dwa tutaj prototypowe właśnie z naszych zakładów we Wrocławiu, tutaj niedaleko. Tutaj też mamy urządzenie zrywkowe, jak już wcześniej było, jest to jedyny wzorzec wykonany. Tutaj mamy jakiś dźwig z kolei, znowu prototypowy. Tutaj mamy też maszynę z Wrocławia. No i tutaj mamy maszynę z Finlandii, ale nie o tym. To są oryginalne, słuchajcie, zdjęcia z zakładów mechanicznych Ursus i tutaj przy ostatnim moim filmiku na temat Ursusa C325 Łukasz zapytał mnie, czy tam z tyłu nie powinien być inny klosz, tak zwany szkło z daszkiem. No i w odpowiedzi, bo przeprowadziliśmy taką fajną, sympatyczną dyskusję, w której Łukasz tak myślał, podejrzewał po prostu, natomiast ja tutaj chcę pokazać Wam zdjęcie. Nie wiem, czy na tyle będzie wyraźne, ale ja to wziąłem pod lupę i tu wyraźnie widać, że nie jest to szkło z daszkiem, a mamy niewątpliwie do czynienia z Ursusem 325. Słuchajcie, szkło z daszkiem było, ale z moich informacji, z tych źródeł, które na razie są mi dostępne, nie spotkałem go nigdzie wcześniej jak w Ursusie C411. To jeśli chodzi o to. Także to jeśli chodzi o dokumentację zdjęciową. Przypominam, że te akurat dokumenty są z archiwum, dawnego archiwum Ursusa i tego, tym się podpieram. Tu jeszcze chciałem Wam przypomnieć o zdjęciach bardzo ciekawych. Właśnie tu mamy prototypowy Ursus C340. Ja jeszcze zrobię filmiki na ten temat, słuchajcie, także to jest w pamięci, bo tutaj jeszcze parę ciekawych informacji doszło. Tutaj, słuchajcie, mamy do czynienia z zupełnie nie wiadomo czym właściwie, tak na pierwszy rzut oka, bo z jednej strony widzimy, że to jest absolutnie ciągnik C325 po 60 roku, powiedzmy, można powiedzieć 61, 62 jeszcze bym określił ten ciągnik, natomiast na masce mamy Ursus C330. No i słuchajcie, co się okazuje, to jest prototyp 30. O tym też Wam opowiem przy następnym filmiku. Na pewno taki filmik zorganizuję na temat prototypów i to będzie jako osobny taki, no mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Na razie przygotowuję materiały, słuchajcie, to jest to. Tutaj jeszcze mamy, chcę wrócić do tych zdjęć, tu mamy ciągnik Rolla. Tutaj słuchajcie, o, to jest też oryginalne zdjęcie Ursusa C325 i to jest rok 60. Jest to pierwszy model. Może właściwie, no powiem Wam inaczej, to nie 60, to jest 59, zobaczcie na koła i na obciążniki. I może tu się uda, ja zobaczę jeszcze teraz w okienko kamery, czy to będzie widać. Przepraszam Was za te hałasy w moim studio, ale tak to wygląda, hehe, studio. Spójrzcie, że to nie jest szkło z daszkiem. Mamy do czynienia z ciągnikiem 325 z 59 roku. Tutaj to samo. I tutaj nie ma daszka. Mam kilka jeszcze innych tego rodzaju zdjęć, gdzie właśnie jest to potwierdzone, o czym ja mówiłem, że tam nie może być takie coś. Ale to powiedzmy, dojdziemy w trakcie tych naszych materiałów. Tutaj jeszcze 25, ale tutaj nie widać. Tutaj 30, tutaj ta fantastyczna 30, pierwszy model, no naprawdę jestem zachwycony, powiem Wam, tym ciągnikiem. Przez znaczek te lampy tutaj świetnie widoczne od Ursusa C325. No super, taka 30 to byłoby coś po prostu naprawdę niesamowite. Kierownice, zobaczcie tutaj, to są te szczegóły właśnie, które nas wszystkich interesują, bo są takie fajne, zwłaszcza przy odtwarzaniu takiego ciągnika. No takie zdjęcia są naprawdę bezcenne, ponieważ tutaj możemy, dowiedzieć się rzeczywiście, z czym mieliśmy do czynienia. Jest tu jeszcze parę ciekawostek na tym zdjęciu, ale to przyszłość pokaże jeszcze, o co tam chodzi. Tu mamy piękne zdjęcie właśnie 25 z 59 roku.
No niestety widać, że szperacz jest, ale nie powiem wam jakie szkło. No szkoda, kurczę, może mi się uda te zdjęcia jeszcze dorwać z tyłu. Tu jeszcze wam powiem też ciekawostkę, słuchajcie. Mamy tutaj, ponieważ... Dobra, od początku. Lata 60. obfitowały w taką współpracę międzynarodową w bloku wschodnim, w tych krajach dawnego Układu Warszawskiego i po prostu mieliśmy tą wymianę, no, mieliśmy te wspaniałe nasze prototypy 30, 28, 40, 42, 340 i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy tego dosyć sporo. Natomiast Cyrankiewicz, o ile pamiętam dobrze, z Gomułką pojechali do Czechosłowacji i tam się dogadali z ichnim premierem, po prostu prezydentem, czy kogo oni tam mieli, to jest w tej chwili nieistotne w naszych rozważaniach, ale dogadali się, po prostu nie wiem, co oni tam się pochlali, czy co, przepraszam za to słownictwo, ale bardzo możliwe, że tak było, możliwe, że tak było, i doszli do wniosku, że oni biorą wszystko od Czechosłowacji, naszym profesorom zakazując dalszych prac. Tak to w skrócie by wyglądało. Natomiast ważną rzeczą jest, że taka współpraca była również w zakresie oświetlenia, jeśli chodzi o Niemiecką Republikę Demokratyczną, tak zwane DDR-y, a w Polsce NRD. I tu mamy tego przykład, mamy prototyp Ursusa C364P, słuchajcie, i zobaczcie na lampy. To są typowe lampy FER NRD-owskie, stosowane w ciągnikach RS i Ford Schritt. Nie wiem, gdzie jeszcze, bo akurat nie zagłębiałem się w tematy, ale ewidentnie jest to ta lampa. Te lampy, z tego co słyszałem od jednego z moich widzów i jeszcze... On mi opowiedział w ogóle taką swoją historię, w jaki sposób te lampy... On się w ogóle pytał, tych lamp szukał cały czas. Chodzi o to, że po prostu te lampy też były montowane, z tej relacji wynika, w Ursusie C328, słuchajcie. Na zasadzie wymiany, no myśmy mieli tą firmę znakomitą, Zelmot, która produkowała i była absolutnie samowystarczalna na nasz rynek, ale tu chodziło o co innego. Tu chodziło o to, że my weźmiemy od was wasz towar, a wy weźmiecie nasz towar i tak się wymieniamy, pokażemy, że współpracujemy, tu się wymiana gospodarcza i tak dalej, i tak dalej. Taka propagandowa trochę po prostu sprawa współpracy międzynarodowej. Nie brałbym tego pod uwagę, natomiast jeśli nie ma tych lamp oryginalnych, można zastosować właśnie te lampy FER. One są dużo łatwiej dostępne, także jeżeli ktoś robi, w 25 o tym nie słyszałem, natomiast 28, 30, 30, 40, 11, może 40, 11 nie, bo tutaj była kooperacja z Czechosłowacją, więc tutaj będziemy mieli do czynienia z lampami Autopal czechosłowackie, natomiast Ursus, ta 360, też widziałem nie tylko 4P, ale i te Perkinsy i te zwykłe ursusowskie silniki czterocylindrowe miały właśnie lampy FER. One miały na przemian, raz takie, co oznaczało po prostu, żeby pokazać tą współpracę, ale jednak produkować z polskimi. To tyle, jeśli chodzi o kwestię lamp. O, zobaczcie, właśnie o tym powiedziałem przed chwilą. Ursus C360 i typowa lampa FER. NRD-owska, tu zamontowana jeszcze na tle ogrodzenia zakładów Ursus. No to jest cudo, zobaczymy. No, szukam materiału na ten temat, słuchajcie, nie jest to takie proste. Okazuje się, że wszystko zostało właściwie zniszczone, a to, co się zachowało, to jest w niewielkiej ilości. Ursus 1554, o tym to już omawiałem. Tu mamy 355, ale lampy są z Elmotu. Tu jest, proszę ja was... 30, ale eksportowa, nie, 354 to jest też, przepraszam, ale to nie o to chodzi, że szukam jeszcze czegoś innego tutaj. No w każdym razie to są tutaj takie, jak widzicie, przykłady. Tutaj 33P, ale lampy widzicie z Elmota, już te późniejsze, nowocześniejsze, jak na tamte, jak się okazuje, wtedy już były te inne lampy, to były te. No w każdym razie potem już zaprzestano tej łezki. Tutaj mamy 40 z lampami Autopal. To wszystko jest wyraźne. Słuchajcie, najważniejsze jest co? Przy restaurowaniu
takiego zabytku, jakiego mamy, a na pewno każdy z nas po prostu, który mieszka na wsi, który żyje na wsi, urodził się na wsi i ze wsią planuje swoją przyszłość, ma styczność absolutnie z tymi ciągnikami. To jest naturalne i wspaniałe wręcz. Powiem Wam taką rzecz, że rozumiem, czasami są biedniejsze gospodarstwa i trzeba wyremontować ten ciągnik we własnym zakresie. I to jest super, i to jest wspaniałe, i tego Wam życzę z całego serca, żeby Wam się udawało. Nawet jeśli Was stać wyłącznie na to, żeby pomalować ten ciągnik, odświeżyć go, albo wystarczająco umyć, nawet go nie malować. Słuchajcie, niemalowany ciągnik jest dużo lepszy od malowanego. Takie przynajmniej jest moje zdanie, bo ta farba oryginalna, zobaczcie na Jarka 60, którą kupił, ona ma oryginalny lakier i zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. No ja jestem naprawdę zachwycony jego 60. Tak to powinno wyglądać. Ona nie musi być odmalowana, ona musi być czysta, nie cieknąć, uszczelnić to. Już macie piękny, zabytkowy ciągnik. Nie trzeba tu kombinować, słuchajcie. Także to jeśli chodzi o mniej zamożnych kolekcjonerów. Natomiast o tych, dla których po prostu jest to kolejny wydatek, kolejne powiedzmy, kolejny ciągnik w kolekcji, ewentualnie chęć wejścia w grono kolekcjonerów, no to moi mili, słuchajcie, ważna rzecz. Przyłóżcie się do skompletowania tego ciągnika możliwie w jak najlepszej formie. Niech on ma wszystko, co może tylko mieć. To są niektóre często gęsto drogie rzeczy, ale w takim przypadku, słuchajcie, to wam podam wam przykład, że takie ciągniki, jeśli chodzi o wystawy i tak dalej, zdobywają największe laury. One są poważane, doceniane. I teraz wyobraźcie sobie, mamy taki piękny ciągnik, na przykład weźmy sobie, nie wiem, Zetora 25 i z zapakowanymi do niego lampami. Nie wiem, z przodu od powiedzmy 30, dopiero co kupione po 16 zł czy 30, tak daję przykład, tylko nie wiem po ile one są w Agromie, prawda, czy też z lampami powiedzmy z Chin też od 30 albo jakiegoś, nie wiem czego, nie ujmując żadnej firmie, absolutnie, broń Boże, chodzi tylko o styl, chodzi tylko o styl, powiedzmy, bo widziałem takie powiedzmy ciągniki z lampami tylnymi od Żuka. No słuchajcie, litości, takich rzeczy robić nie wolno. Bo jeżeli chcecie, powiedzmy, zrobić coś fajnego, to zróbcie to i trzymam kciuki. Jeżeli będę coś wiedział, podpowiem. Jeżeli na przykład będziecie potrzebowali jakichś części, też podpowiem wam, gdzie można je kupić, do kogo się zgłosić, i żeby takie części dostać. Ale rzecz w tym, słuchajcie, żeby przyłożyć się do restaurowania takiego ciągnika w maksymalnie najlepszy, najbardziej wierny z możliwych sposobów. Bo potem po prostu jeździmy wszyscy na zloty i widzimy, jeden przyłożył się i praktycznie ma wszystko w tym ciągniku jak trzeba. I zdobywają medale, nagrody, bo przecież to jest satysfakcja dla każdego kolekcjonera zdobyć taką nagrodę na jakichś tam wystawach, zlotach czy zawodach. Także to jest fajne, a to ma bardzo istotną wartość, nie tylko tu kolekcjonerską, że oto mój ciągnik zdobył mistrzostwo, wicemistrzostwo czy trzecie miejsce w zawodach na zlocie czy na jakimś zjeździe czy gdziekolwiek. Ale potem to jest historia tego ciągnika. To ze wszystkim tak jest w kolekcjonerstwie. To jeśli chodzi o takie ciekawostki. Także jeżeli na przykład mamy Ursus C325 na tym zdjęciu i widzimy, że on ma tutaj szlufki jakieś tam, zachowajmy te szlufki. Żeby to nie było, powiedzmy, że ktoś to poobcinał, a mu to mu niepotrzebne, prawda? Albo jeżeli na przykład tutaj mamy szkło, właśnie to z Elmotu, to okrągłe, ładne, tu jest widoczne, prawda? Ja nie mówię, że to jest łatwe do zdobycia. Ale chodzi o sam fakt, żeby przypilnować tego tematu, prawda? Słuchajcie, co jeszcze w kolekcjonerstwie jest dopuszczalne, żebyście mieli też o tym pojęcie? Dorabianie części. To jest uznane, jeśli to jest zrobione dobrze, to jest to uznane jako oryginał, ponieważ wszyscy wiedzą, że dany sprzęt jest nieprodukowany od X lat i najnormalniej w świecie pewne rzeczy są nie do kupienia. Więc można je dorobić, zachowując oczywiście odwzorowanie w 100% do oryginału, i wtedy to się liczy jako oryginał. Tego się też nie powinniśmy bać. To tyle, słuchajcie, takim gwoli wstępu. Ja wiem, nie chcę wam truć w każdym razie co do tego, ale teraz jest ten film o tych właśnie takich kolekcjonerskich sprawach. Bardzo fajnych, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ja to bardzo lubię. Mam nadzieję, że Wam się też tutaj spodoba. A to słuchajcie, nowy ten, ja tego już pozwoliłem sobie
rozpakować ten nabytek, dlatego że z obawy musiałem to zrobić delikatnie, żeby tu się nic nie stało. I słuchajcie, co to przyszło. Co to przyszło? Słuchajcie, dokumentacja zdjęciowa. Dokumentacja zdjęciowa również jak najbardziej. Słuchajcie, czego?